stara się plankowito osiągnąć myśl czystą, przynajmniej przed zaśnięciem, lecz samo już staranie nosi zarodek klęski, więc kiedy dochodzi do stanu, że myśl jest jak woda, wielka i czysta woda przy obojętnym brzegu, maszczy się wygląda i fala przynosi blaszane puszki drewno, kęką czyś włosów. Tam to urzekłszy, to nie jest całkowicie bez winy. Nie mógł oderwać wewnętrznego oka od strzęki na listy. W nozdrzach miał zapach morza, świeższe łaskotały ucho i czuł potrzebę palcy nieobecnej. Było pospolite, jak inni malowane myśli, skóra ręki na poręcze wszystko, dużo starczyłości na policzku. Kiedyś później, kiedy ostygnie, osiągnie stan satori. I będzie, jak polecają mistrzowie,